Jest git, jest git. Witam serdecznie na dzisiejszej transmisji. Dzisiaj jest dzień tak zwany, można by powiedzieć nawet, że specjalny, prawda? Można by powiedzieć nawet, że jest dzień specjalny. Oficjalne przedłużenie kontraktu z organizacją Apogee Esports. Lasiu Podłoga zostaje, tak jak w sumie każdy chyba dotychczasowy kontrakt w tej karierze, czyli roczna umowa do 2024 roku. Mam nadzieję, że dadzą kolejne 800 tysięcy FIA pońców, bo jesteśmy mega w tyle, no ale dobra. Ile mam godzin w EFC? I godzin w EFC mam 28, prawy dolny róg. To dużo? Chyba nie dużo. Dobra. Chyba jest git. Możemy to otwierać. Dzień numer 4. Podejście mniej więcej 15. By zbudować pierwszy skład. Czy wiesz, jak podawać zewnętrzną częścią stopy? Przerzut było L2 plus podanie. Teraz mi nie jeżdża żadnym obrońcą. Bo albo musi mieć cechę. Jest cecha teraz nowa na podania fałszem, albo usunęli to, bo wiem, że wiele podań usunęli, jeśli o to chodzi. Niestety, górą. 80 plus X2, Mbappe 3,2 miliona, chyba kogoś pojebał. Ja wam zaraz wytłumaczę, dlaczego są takie ceny dzisiaj, nie? Załęd wam wytłumaczę, tylko otworzymy jeszcze tego klopsa następnego. I Smolnik Bonasera, fantastycznie. No i gruba rybcia, ostatnia gruba rybcia. Gwarancja 83+, za chyba 300, bo nam 400 asyst. Już się zagalopowałem. Belgia? ST? Lukaku? Lukaku już ma kartę w Romie? Lukaku ma 84 overalla. God damn it. Mofi Inform, niewymienny, nice. 2-3, ale będzie grał. Niesamowite. Takie gówno, kolejny raz. Otamendi. Dobra, ja te karty i tak muszę przypaść na Kevina De Bruyne, tak szczerze. Cokolwiek tutaj zapisane względem tego. O, pamiętacie, jak Mbappe był za 2200? Teraz kosztuje 3200. Pamiętacie, jak Ronaldinho był za 2900? Teraz jest za 4,5. Ginola za 1,8? Teraz 2,9. Desai? Co robi Desai? Nie wiem, co robi Desai. Eusebio też chodził po 200 chyba do wyrwania na licytacji, nie? 3,6. Ceny są abstrakcyjnie wysokie. Kupowanie teraz mija się absolutnie z celem. I mam nadzieję, że wyjaśnienie z cenami jest takie, że jej narzuciło restrykcje do grania kompetytywnego. I jak tłumaczyłem przez całe wakacje, ale pewnie już 4 osób albo nie było, albo nie pamięta. W tym roku nie ma coś takiego jak FGS, tylko są otwarte ladery. Z otwartego ladera, w którym grasz ile chcesz w określonych godzinach, przechodzisz do następnego etapu. Z tego etapu przechodzisz do jeszcze tam czegoś i z tego czegoś plus punktów, które zbierasz w swoje lidze czy te ekstraklasy, awansujesz na Mistrzostwa Świata, więc generalnie jest to tak skomplikowane i dziwnie powiedziane, że nie da się tego sensownie wytłumaczyć. Ja sam tego w 100% nie rozumiem, ale tak to wygląda. Mniej więcej. I restrykcje od EA teraz są takie. Żeby stać się graczem tym kompetytywnym po zarejestrowaniu się, trzeba wbić czwartą dywizję. Trzeba wbić czwartą dywizję w Division Rivals. Panie kochany, jestem aktualnie w 10. Dywizję czwartą trzeba wbić do końca tego miesiąca. Jest 25. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć dni. Sześć dni, żeby awansować do dywizji czwartej. Awansując do dywizji czwartej, rejestrujesz się na stronie, jesteś graczem kompetytywnym i od 1 do 14 października codziennie. Od 1 do 14 października codziennie od 18:00 do 22:00 jest otwarty na stronie EA ladder. I grasz w tym czasie ile chcesz i nabijasz tym samym za zwycięstwa punkty i wiadomo, przegrywając te punkty tracisz. I po tych 14 dniach absolutnego zwierzyńskiego grindu, 4 godziny dziennie, 256 najlepszych graczy z tego rankingu awansuje z FC Pro Regional Open do FC Pro Regional Closed? Czy coś takiego? I to się potem nazywa te pro regionalne od 20 do 22 oktober. I z tego 21 do 22 oktober, gdzie już masz te 256 graczy, jakaś tam najlepsza cząstka awansuje do playoffów, z których walczysz o Mistrzostwa Świata. Tak wygląda sezon kompetytywny w tym sezonie. Jeśli chodzi o turnieje od EA, te bardziej profesjonalne. I to jest zamiast FGS-ów. Nie ma FGS-ów w tym sezonie. Czyli wbijam czwartą dywizję, od 1 do 14 gram sobie mecze w godzinach od 18 do 22 z osobami, co się zapiszą i najlepsi awansują na Mistrzostwa Świata? Nie, no co ty chcesz, awansować na Mistrzostwa Świata za 2 tygodnie? Awansując z ladera, który jest w przyszłym miesiącu, awansujesz na następne kwalifikacje. Z następnych kwalifikacji możesz awansować do playoffu i z playoffu możesz awansować do Mistrzostwa Świata. It's pleasure to have you in my stream. Nuno Mendes!
Nuno Mendes! Nice. On powinien być coś gwarty. Dał szczęście, szefuncio. 25k, nice. Lepsze karty do ewolucji? No jakiś Nunes, Werder pewnie. Ronaldinho Gaucho na wypożyczenie to jest kapitalna informacja dla nas, panowie. Kapitalna informacja. Jest, Roni. Tak jest. Paul Scholes jeszcze i Thierry Henry. Okej, okay? Taki Thierry Henry w tym roku też prezentuje się całkiem spoko. 4 na 4, 8-8 agility. 76 balans, wreszcie jakkolwiek naprawiony. I hak po super wybór. Dobra, walniemy wszystkie od razu. Mogę dać po prostu tu gold i żeby... O, mogę. No, nie do końca tak jak chciałem, ale załóżmy, że może być. Let's go. 4 potężnych piłkarzy, tak. Lewy obrońca, prawy obrońca do składu, okej, okay, Ibrahimowicz jeszcze. To jest Barcy? O, widziałeś? To działa! To działa! Mówiłem ci! Drop jest zwiększony! Rolfo! 87. Haha! Let's go! 80 tysięcy monet. Rolfo. To musiało tak wyglądać. Musiało. Druga. O, United States. Tu to nam nawet kobiety nie pomogą. Trzecia. Wygrałem finał draftu przy odbieraniu końców za mecz. Dostałem kika i mam draft przegrany. Unlucky. Ansu Fati to jest? Nie. Ansu Fati 78. Pod ewolucję. Może i debiut z ławki dostanie kiedykolwiek. No i jeszcze jeden. United States. Come. Nie pomożesz. Wiara jest minimalna, ale... Ale otwieram wszystko, co dają. Może te najpierw daj? Czemu by nie? Spain, spi. O, Nacho? Maksymalnie Nacho, ale pan Nacho nie kosztuje niestety. 4k z takiej jednej paczki, no interes to nie jest niesamowite. Dobra, weźmy tą. 600 FP za Francuza, na CDM. Okej. Okay. Jak to nie było ganie razu przez 4 dni, teraz witamy go dwukrotnie. Amavinga. Faktycznie deszka kosztuje? Faktycznie. 4,5, no 15k z takiej jednej paczki. Gdyby było za każdym razem, to z pocałowaniem rąsi, tak szczerze. One more. Poland! ST! Eva Pajor! Walkout 87! Proszę bardzo. Odwróci się jeszcze? Karciocha? Nie. O Jezus, pain. Musiał być on. Co to za dzień bez Sergio Busquetsa, prawda? Marco Reus powinien mieć playstyle kontuzję? Facet. Nie pisz tak. Olympique Lyon na lewej obronie z France? Morroni? 3 koła FP za nami. O Jezus, tak coś będziecie dawać. Ale jako nie zajedziemy. 2,330 na koncie. Jude wczoraj już nie wyrabiał? No nie wyrabiał Jude, tak szczerze tragiczny mecz. A jeszcze pod koniec mógł zakończyć go z czerwoną, nie? Ponce CB? Napędź się, błagam. Jest! Kimpembe! 82! Wreszcie nie troll! Prestel Kimpembe! Mariona jeszcze w zestawie. Konate? Konate? Spoko stoper, ale nie wiem, czy on coś warty. 5k może być.